znacznie mniej trudności wiąże się z odtworzeniem demonologii słowiańskiej, niż głównego zrębu systemu religijnego. Kościół w procesie chrystianizacji występował przede wszystkim przeciw oficjalnym lub szeroko rozpowszechnionym praktykom kultowym, przymykał natomiast oko na prywatne i wierzenia. W efekcie udało mu się wyplenić kult Peruna czy Świętowita, natomiast na długi czas żywa pozostała wiara w demony i pomniejsze bóstwa, stopniowo zlewająca się z wierzeniami chrześcijańskimi. Wiele zwierzeń czy praktyk kultowych mających swoje korzenie jeszcze w okresie pogańskim przetrwało aż do czasów najnowszych. Zebrany materiał etnograficzny jest bardzo szeroki, obejmuje setki nazw demonów, niezliczoną liczbę legend oraz relikty folklorystyczne przeróżnych zwyczajów i praktyk religijnych. Religia słowiańska dostrzegała w przyrodzie stałe istnienie pierwiastka nadprzyrodzonego. Wierzono w przeróżne duchy i demony związane zwykle z miejscami. Aleksander Gisztor podzielił demony na wodne, leśne, powietrzne i te związane z ogniskiem domowym. Pierwsze trzy kategorie obejmowały głównie istoty wrogie człowiekowi, symbolizujące złowieszczy, nieposkromiony charakter przyrody. Przykładem mogą być wodniki topiące ludzi w jeziorach, czy południce, atakujące na polach w południe, wywołujące koszmary lub nawet śmierć poprzez atak serca. Niektóre demony znane były jedynie na niewielkim obszarze, w inne wierzono w całych regionach. Do bardziej rozpowszechnionych należały m.in. postacie uznawane za opiekunów miejsc i władców sił przyrody w określonym miejscu. W przypadku jezior były to wspomniane już wodniki, wodjanoje. Opiekunem lasu był natomiast demon znany jako leszy, borowy, boruta lub dziad. Bardzo rozpowszechniony był i do dziś jest w folklorze motyw wrogiego demona żeńskiego, leśnej baby, która do baśni przeniknęła jako Baba Jaga. Przyjmowała ona zwykle postać starej i brzydkiej kobiety, mieszkającej na odludziu w chatce na kurzej stopie. Polowała na błąkające się po lesie dzieci, które po złapaniu gotowała w kotle. Atakowała też nieuważnych dorosłych, dusząc ich swoimi obwisłymi piersiami. Niejasne jest pochodzenie demonów słowiańskich. Zdaniem Ludwika Stome wszystkie te istoty były ludźmi zmarłymi TZW. Na przykład poprzez zamordowanie, samobójstwo czy podczas połogu. Inne badacze wskazują, że rzeczywiście takie mogło być pochodzenie części lub większości demonów, reszta reprezentowała jednak same siły przyrody. Najbardziej rozpowszechnionym przykładem powstałego w efekcie nagłej śmierci przez niejako zawieszonego między życiem a śmiercią jest topielec. Tymczasem zmarłe nagle kobiety mogły stać się boginkami, biłami, rusałkami. Istoty te zwykle przedstawiano jako wiecznie młode, uwodzicielsko piękne dziewczyny przebywające nad brzegami zbiorników wodnych. Wabiły one swoją urodą przechodniów, a następnie doprowadzały do ich zguby, na przykład śmierci z wyczerpania pieszczotami. Szczególnie widoczny w wierzeniach słowiańskich jest złowrogi charakter rzek czy jezior, już zresztą wspomniany przy okazji omawiania mitu kosmogonicznego. Demony zamieszkiwały także w lesie czy powietrzu. Te drugie związane były z pogodą, zaliczali się do nich m.in. chmurnicy, obłocznicy czy planetnicy. Aleksander Gisztor wyróżnił grupę cech wspólnych, występujących u różnych demonów słowiańskich, m.in. obwisłe sutki, czasowa wielka głowa, czy nadmiar palców. Zwrócił także uwagę na metody, którymi istoty te dręczyły bądź zabijały ludzi. Za być może specyficzne motywy słowiańskie uznał za łaskotanie i na śmierć. Różne naturalne lub zdrowotne katastrofy przypisywano działaniu sił demonicznych, na przykład poronienia były dziełem boginek. Niedorozwój umysłowy dzieci wywoływały a i paraliż. Wierzono też, że dziecko może zostać ukradzione przez demona i zamienione na tak zwane istotę odznaczającą się wielką głową, nieruchomym wzrokiem, brzydotą i nieznośnym charakterem. Odrębną grupę demonów stanowiły te związane z gospodarstwem domowym.
Zwykle uznawano je prawdopodobnie za niepersonifikowane duchy przodków żyjące w ciemnych kątach, pod progami, za piecem, na strychu i tym podobne, te tak zwane ubożęta, bożęta, bożątki, bodzika i tak dalej, w zamian za m.in. ofiary w jedzeniu miały zapewnić domostwu pomyślność. Ostrzegały też przed niebezpieczeństwami. Wschodni Słowianie wierzyli, że domowy może ukazać się gospodarzowi we śnie lub nawet na jawie. Zdaniem Andrzeja Szyjewskiego kres wierze w demony domowe położyło dopiero upowszechnienie likwidującego wspomniane sfery półmroku. Demony słowiańskie, byty nadprzyrodzone, które w mitologii słowiańskiej zajmowały pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną, a sferą boską, czysto duchową, o cechach na wpół ludzkich i na wpół boskich. Podobnie jak w mitologii greckiej, pierwotnie pojęcie to miało charakter ambiwalentny, stanowiło zarówno pozytywne, jak i negatywne określenie nadludzkiej istoty. Demony bywały groźne, ale i dobrotliwe, jako takie pełniły na przykład funkcję duchów opiekuńczych, mogły się przyczynić do zyskania przez człowieka bogactwa i władzy, ale też do utraty zdrowia, a nawet życia. Często też pełniły także funkcje strażników, chroniących określone terytorium, na przykład ostępy leśne, akweny wód lub rzek. Takie demony najczęściej przedstawiano w postaci półludzkiej i półzwierzęcej. Ponadto wiele wyobrażeń demonicznych odwołuje się do postaci, które na ogół są człowiekowi życzliwe, a szkodzą mu jedynie w słusznym gniewie, na przykład skarbnik. Wraz z rosnącym wpływem chrześcijaństwa demony zaczęto utożsamiać przede wszystkim ze złem, bowiem wszelkie uwikłanie w materię uważano za złe, a więc i istoty powiązane z materią choćby częściowo. W późniejszym okresie, wraz z ekspansją katolicyzmu, często jako demony zaczęto przedstawiać również etnicznych bogów słowiańskich, degradując ich do poziomu demonów, rzadziej ich nadpisując świętymi katolickimi. Przed demonami mają chronić m.in. amulety, specjalne zaklęcia, ofiary błagalne. W etnologii i folklorze słowiańskim najczęściej stosowane klasyfikacje demonów sporządzane są, w zależności od sfery ludzkiego życia, w które dany demon najczęściej ingeruje, na przykład domowik, poroniec, stopnia szkodliwości lub przychylności ludziom, na przykład utopiec, planetnik, teren występowania, zamieszkiwania, na przykład wodnik, leśnik, domowik, żywiołu, z którym demon jest najsilniej związany, na przykład wodnik, planetnik. Genezy demona posiada stałą swoją rzeczywistą postać, będący niejako przedstawicielem odrębnego gatunku, wymagający do zaistnienia w ludzkim świecie innej materii lub istoty, powstający niejako w wyniku przeobrażenia, na przykład wodnik, borowy planetnik, utopiec, wampierz, strzyga. Istoty demona, materialny, niematerialny, mogący lub nie mogący istotnie fizycznie ingerować w naszą rzeczywistość, na przykład żmilizmora. Generalnie powyższe klasyfikacje są dość płynne i wzajemnie się przenikające, przez co żadna z nich nie jest jednoznacznie obowiązująca. Bagiennik, w mitologii Słowian demon wodny. Bóstwem bagienników była pani jezior i płytkowodzi, zwana też królową podwodnych łąk. Według podań bagiennik zamieszkiwał płytkie bagna, a nad powierzchnię wystawiał głowę po to, by zaczerpnąć od czasu do czasu powietrza i popatrzeć, co wokół się dzieje. Nozdrza miał umieszczone między oczami, a czasem nawet na czole. Z nich bagienniki często strzelały błotnistą mazią, która była wręcz parząca. Wierzono, że miała ona właściwości uzdrawiające wszelkie choroby cielesne, takie jak reumatyzm, bóle krzyża, ciężkie rany, niestrawności, choroby serca, a nawet bezpłodność. O obecności miały świadczyć bąble obficie występujące na lustrze wody, albo po tym, że woda niespodzianie mętniała i bulgotała, po czym nagle uspokajała się. Nie obawiano się tych demonów, bo spotkania z nimi nie były śmiertelne. Borowy, opiekun lasu i zwierzyny leśnej,
zwany inaczej lasowym, leszym albo zwyczajnie, leśnym dziadem. Widuje się go pod dwoma postaciami, bądź to niedźwiedzia, bądź też dziadka o nienaturalnie bladej twarzy, którego wzrost zmienia się w zależności od wysokości drzew, obok których przechodzi. Im wyższe i potężniejsze drzewo, tym wyższy i potężniejszy staje się borowy. Jego charakter można określić jako neutralny, zaś usposobienie wobec ludzi w dużym stopniu zależy od tego, jaki jest ich stosunek do lasu. Potrafi wciągnąć wędrowca głęboko w głąb puszczy i zgubić go w gęstwinie lub na moczarach, ale zdarza się też, że wyprowadza z lasu zabłąkanych ludzi, prowadząc ich do najbliższej ludzkiej osady. Dzieciom z kolei wysypuje z koszyków grzyby i jagody, ale jednocześnie chroni przed atakami zbójów i dzikiej zwierzyny. Zdarza się też, że czasami po prostu wypędza człowieka z lasu, wygrażając swoim sękatym kijem i rzucając w niego kłodami. Bebok, babok, w Wielkopolsce zwany Bobokiem, postać z polskich legend, m.in. śląskich, istota nadprzyrodzona, zjawa, straszydło związane z ciemnością. Według opowiadań beboki zamieszkują lasy, moczary, ciemne piwnice i tym podobne miejsca. Bebok jest, zwłaszcza na Górnym Śląsku, postrachem, którym rodzice straszą dzieci w celu ich zdyscyplinowania, stanowi przez to u nich źródło podświadomego i naiwnego lęku. Podobne potwory występują również w innych kulturach, na przykład angielski bogeyman, rumuński bałbał czy irański lulu. Bałwan, słowo wspólne wszystkim językom słowiańskim, określające posąg bóstwa obdarzony czcią, czyli idola. U Słowian zachodnich występuje ono w formie bałwan, zaś u południowych i wschodnich bałwan. Wyraz ten został prawdopodobnie zapożyczony z języków wschodnich. W języku kirgiskim balwan to siłacz lub bohater, zaś w perskim pahlewan oznacza bojownika, bohatera, ale także słup na jego cześć, kląc, bryłę lub głupca. To ostatnie znaczenie, pierwotnie uboczne, zadomowiło się w językach słowiańskich po chrystianizacji, czyniąc z bałwana określenie wyraźnie pejoratywne. Fakt, że wszystkie języki słowiańskie posiadają wspólne słowo opisujące posągi kultowe, może wskazywać na wczesne rozpowszechnienie idolatrii wśród Słowian, być może w efekcie wpływów tureckich lub irańskich. Bies, w mitologii słowiańskiej jest to opętańcza siła nieczysta, zły demon lub złośliwy duch, diabeł lub daimon, daimonion. Bełt, Staropol, bełtać, mącić, błądzić, inne nazwy, błąd, błęd, błądzeń, błądzun, błędnik, błód, błudun i obłęd. Jest to złośliwy polny lub leśny demon, który mylił podróżnym drogę i sprowadzał na błędne szlaki. Występuje w tradycji wschodniej Małopolski. Może znaczyć również demona nękającego zwierzęta domowe. Bobo, demon zwierzeń prasłowiańskich. Miał wiele innych imion, jak chociażby Buba, Buka, Bubul, Macha, Matocha, Motolica. Nazywano go również Kasznej i Kosznej, a potem lud począł mówić Kościej, bo przecież był to kościany mąż straszliwy. Bobo towarzyszył spotkaniom czarownic na Łysej Górze i może dlatego często mówiono na niej jako o dozorcy czarownic. Jeżeli czarownice chciały skrzywdzić poczciwego człowieka, wówczas Bobo ukazywał im się jako kozioł i wtedy przerażone jego strasznym wyglądem uciekały na miotłach. Czyniły to w takim popłochu, że łamały ręce, nogi lub ginęły, spadając na ziemię. Spotykała je kara, dlatego że miały szkodzić swoimi czarami tylko ludziom złym. Baba Jaga, przekierowano ją szkodzić ludziom, ale czasami pomaga w trudnych sytuacjach i ma dobrą radę dla wszystkich, którzy wiedzą, czego chcą. Postać Baby Jagi nie zawsze jest podobna do czarownicy z bajki o Jasiu i Małgosi przekazanej przez braci Grimm. Baba Jaga jest również przedstawiana jako bogini, w bajce Piękna lub Dzielna Wasylisa i Baba Jaga, jej bohaterka, młoda dziewczyna, chce od Baby Jagi dostać ogień dla siebie i rodziny.
Również węgierska Baba Jaga była początkowo dobrym elfem, ale potem w wyniku chrystianizacji zmieniła się w czarownicę. Baba Jaga na miotle w świętokrzyskim czerwono-czarnym pasiaku, lecz pozbawiona większości konotacji złej czarownicy, jest nieoficjalnym symbolem Kielecczyzny, co związane jest z legendarnymi sabatami czarownic na Łysicy. Boruta, zwany leśnym, demon zwierzeń prasłowiańskich, władca lasu. Panował nad dzikimi zwierzętami, ukazywał się przeważnie pod postacią wilka lub puchacza, a także jako wir powietrzny. Zwodził zbłąkanych wędrowców na manowce, straszył ich również różnymi głosami, śpiewając, chichocząc, krzycząc czy rżąc. W wyniku chrystianizacji zaczęto go utożsamiać z diabłem, patrz, diabeł Boruta, ale nawet wtedy w legendach był zawsze życzliwy dla Polaków. Brzeginia lub Brzeginka, demon w postaci górskiej lub wodnej rusałki. Miała być strażniczą skarbów. Postać fantastyczna, osoba dramatu, utworu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. Chocho w dramacie ukazuje się Isi, która go odpędza. Obrażenie chochoła, według wierzeń ludowych, wiązało się z niebezpieczeństwem, iż stwór ten zacznie płatać figle. W weselu takim psikusem było rzucenie przez chochoła zaklęcia na bawiących się gości. W finalnej scenie dramatu usypia weselników, czekających na przybycie werny chory. Chowaniec, angielski familiar, domowe zwierzę czarownicy. W średniowieczu posiadanie oswojonego zwierzęcia wskazywało, że właściciel może być czarownikiem. Czart, czort, w mitologii słowiańskiej zazwyczaj zła lub złośliwa istota demoniczna, po przyjęciu chrześcijaństwa utożsamiana z diabłem. Śmiertelna istota antropomorficzna, okryta sierścią, z rogami, ogonem i kopytami, jego obraz został przejęty przez chrześcijaństwo i przypisano mu ujemne cechy. Dawniej słowo czart było rozumiane tak jak kudes, kudesnyk, czarownik, czakun, widun, wiedźmak. Dopiero pod wpływem chrześcijaństwa zaczęto uważać, że czart za swe usługi odbiera duszę. Cmuk, cmok, cmuk, demon występujący w Wielkopolsce, pamiątka z czasów pogańskich. Dokładniejszy opis, zatarty. Darmopych czynił niegodziwców pyszałkami i skazywał ich na ośmieszenie. Domowik, zwany też domowojem, to w mitologii słowiańskiej duch opiekuńczy domu. Pomagał w prowadzeniu domu, rozwiązywaniu codziennych problemów, troszczył się także o zwierzęta gospodarskie. Według wierzeń Słowian był to duch przodków zamieszkujących ongisiów dom. Domowik był traktowany przez mieszkańców domu jak członek rodziny, nakładano dla niego jadło i trzymano miejsce przy stole. Domowik zaniedbany mścił się na gospodarzach, na przykład tłukąc talerze, strasząc mieszkańców, bijąc dzieci lub wyprowadzając się z chałupy. Domowiki mieszkały za piecem, za progiem lub też na strychu. Domowik ubrany był w chłopskie szaty i przypominał głowę rodziny lub jak siwy starzec wyglądający na zmarłego przodka domowników. Podobno mógł też przybierać postaci kota, psa czy szczura. Echem dawnych słowiańskich wierzeń w domowika jest symboliczne trzymanie pustego miejsca dla nieznanego gościa przy stole podczas rodzinnych uroczystości. Oczekiwanie, że może ktoś nieznany, a jednocześnie bliski pojawić się na uroczystości jest szczególnie widoczne podczas Wigilii, jednej z najbardziej rodzinnych uroczystości. Dusiołek, postać literacka w twórczości leśmiana wzorowana na mitologii słowiańskiej. Zapożyczona została także przez Czesława Białczyńskiego do jego autorskiego opracowania demonologii słowiańskiej, według której stanowi jedno ze stwórz. Złośliwa istota, wzorowana na zmorze, siadająca na piersi i wysysająca z niej dech, zwłaszcza w sytuacji smutku. Postać Dusiołka, opisana przez Bolesława Leśmiana w wierszu pod tytułem Dusiołek, jest postacią fikcyjną. Wiersz w sposób metaforyczny przedstawia ludowe wierzenia, w których postacie mityczne i rzeczywiste współistnieją w świadomości ludu.
Dusiołek opowiada o Bajdale, który szedł przez świat. Towarzyszyli mu wół i szkapa. Zmęczony drogą Bajdała postanowił się zdrzemnąć pod lasem na mchu. W pewnym momencie z rowu wyszedł Dusiołek. Dusiołek zaczął dusić Bajdałę. Bajdała pokonał Dusiołka i zaczął robić wyrzuty szkapie i wołowi, że go mu nie pomogli. Ballada kończy się pretensją skierowaną do Boga, że pozwolił, by taka okropna zjawa go nastraszyła, i że w ogóle istnieje coś takiego jak Dusiołek. Bajdała zadaje pytanie o sens istnienia zła. Ma on pretensje do Boga o to, że pozwolił on na istnienie zła. Dworowy, w demonologii słowiańskiej duch opiekuńczy obejścia, opiekujący się stajniami, sadami, pasiakami, itd. Tak jak inne domowe demony ma postać ubranego po chłopsku małego dziadka. Dworowy lubił być obdarowywany świecidełkami, chlebem i owczą wełną. Nie znosił zwierząt o białej sierści, na które sprowadzał choroby. Dydek, pomniejszy demon zwierzeń prasłowiańskich. Dydków było wiele, ale każdy pełnił inną funkcję i miał swoje imię. Dydki pomagały były jego rycerstwem, wojennym zastępem. A oto kolejne ich postacie. Dziadek Mróz, postać z rosyjskiego folkloru, odpowiednik świętego Mikołaja, z którym czasem bywa mylony. Dziadek Mróz pojawia się na Nowy Rok, żeby wręczać dzieciom prezenty. Od świętego Mikołaja odróżniają go futrzana czapa lub uszanka, nie nosi infuły, właściwie cebulastej mitry, ponieważ święty wywodził się z tradycji Kościoła Wschodniego, jak święty Mikołaj w wydaniu tradycyjnym, ani czapki z pomponem jak Santa Claus. Jego długi dopięt może być nie tylko czerwony, ale także błękitny lub srebrny, jest przepasany sznurem, a nie pasem. Podpiera się kosturem, a nie pastorałem, zamerykanizowany święty Mikołaj niczym się nie podpiera. Na nogach ma walonki lub wysokie buty karmazynowe lub zdobione ornamentem. Jego broda jest na ogół bardzo długa, podczas gdy broda świętego Mikołaja może być krótko przystrzyżona. Włosy są proste. Jest wysoki i silny. Wygląda na dużego, ale z powodu ubrań, a nie dlatego, że jest gruby. Jego sanie ciągnie trojka, a nie renifery. Nie podróżuje po niebie, lecz po ziemi. Może mu towarzyszyć wnuczka, Śnieżynka. Rosyjski kropka do domu wchodzi przez drzwi, nigdy przez komin. Prezenty może wręczyć osobiście, albo zostawić pod choinką. Gumienniki, to małe demony domowe, zamieszkujące w gumnach, czyli miejscach przechowywania snopów zboża przed młóceniem. Mają postać małych, metrowych dziadków z wąsami, brodą i długimi włosami. Mogą się jednakowoż zmieniać w kota. Potrafią szczekać jak psy, zaś ich oczy świecą w ciemnościach. Tak samo jak inne demony, gumienniki nie są ani dobre, ani złe. Z jednej strony pilnują zbiorów przed ogniem i szkodnikami, z drugiej mogą to samo zboże podpalić lub zanieczyścić, jeśli ludzie wezmą się za młódzkę podczas silnego wiatru albo w dzień świąteczny. Są też gumienniki wyjątkowo wrażliwe na brak szacunku. Najłatwiej ze wszystkich demonów się obrażają i najtrudniej jest je potem przebłagać, zanim narobią strasznej szkody. Należy pamiętać, że gumiennikowi należy się tradycyjnie pierwszy talerz owsianki z ziaren nowego zbioru. Kaduch karał złośników poważną chorobą, a pojawił się chyba w czasach chrześcijańskich, bo zdradza to jego brzmiące z łacińska imię. Kad tropił grzeszników na tym i tamtym świecie, a posługiwał się sumieniem, dręcząc je niemiłosiernie. Kłobuk, kołbuk, demon opiekujący się ogniskiem domowym. Utożsamiany z duszą martwego płodu. Pochodzi z wierzeń ludowych Warmii i Mazur. Latawiec, latawica, demony z wierzeń prasłowiańskich. To zwykle dusze wisielców i straconych złoczyńców. Demony te miały pieczę nad zjawiskami atmosferycznymi. Osobliwie gustowały w wirach i trąbach powietrznych, zaś odmiana zwana planetnik uwielbiała urządzać gradobicia i oberwania chmury ze szkodą dla ludzi.
Demony te były złośliwe, ale niezbyt groźne. Co więcej, można je było obłaskawiać za pomocą specjalnych zaklęć czy modlitw albo obfitego poczęstunku i wtedy demon taki wręcz sprzyjał wybranym ludziom. Dość często bywał to młynarz, któremu latawica dmuchała odpowiednio w skrzydła wiatraka, jednocześnie zabierając wiatr konkurencji. Lesi, leszy, borowy. W mitologii słowiańskiej lesi to również lesawik, białoruski, leszej i lesowik, rosyjskie, borowy, boryta, laskowiec, leśny duch, polscy oraz wuczli pastir, wilczy pasterz serbsko-chorwacki, utożsamiany jest też czasem z nieco łagodniejszym i mniej porywczym od niego dobrochoczym. Według tej mitologii jest to duch lasów, szczególnie tajg. Lesie najczęściej opisywane są jako antropomorficzne stworzenia o skórze przypominającej korę, włosach wyglądających jak liście i dziwnych, przenikliwych oczach. Inne wersje opowieści o lesijach sugerują, że są podobne do ludzi. Według legend leszy potrafi naśladować świst wiatru, szum liści, pohukiwanie sowy i wiele innych naturalnych odgłosów tajgi. Psotne lesije zwodzą ludzi na manowce uwodzicielskimi szeptami bądź naigrywają się ze zrozpaczonych matek, udając płacz zagubionego w lesie dziecka. Dodatkowo każdy lesi jest w stanie zmieniać swoją naturalną wielkość. Lesije można też czasem usłyszeć, gdy na wiosnę toczą walki między sobą. Używają do tego albo rogów, albo, wedle innej wersji tego mitu, miotanych głazów, maczug, włóczni i mocy żywiołów. Pod wpływem zuchwalstwa ludzi, wycinanie świętych drzew, nieskładanie ofiar ze zwierząt domowych lub plonów przy wejściu do tajgi, lesije stają się szczególnie niebezpieczne. Do wypędzenia śmiałków z lasu używają najczęściej złowieszczych szeptów. Jeśli to nie pomoże, rozwścieczony leszy przybiera formę niebezpiecznego zwierzęcia. Jeżeli sam wygląd jeszcze nie odstraszy śmiałka, lesi gotów jest zaatakować nieroztropnego człowieka. Myśliwy i pasterz może uchronić się przed lesijem, składając mu odpowiednie ofiary w lesie i odprawiając zabiegi magiczne. Licho, postać z wierzeń starożytnych Słowian, zły demon lasu. Demon lasu zazwyczaj występował jako pospolite małe licho. Cechą tego nieznośnego demona było to, że nigdzie nie mógł długo zagrzać miejsca i całymi dniami wędrował razem z wiatrem po lesie. Przejawem działania licha było otrząsanie z drzew liści i mącenie kałuż. Licho mąciło również w głowach ludzi wędrujących po lesie, powodując gubienie przez nich drogi. Licho często też chowało potrzebne rzeczy przed wzrokiem ludzi. W mowie potocznej do dnia dzisiejszego istnieją stwierdzenia związane z duchem lasu. Przykłady to, licho nie śpi, licho zakryło, licho wzięło i gdzieś poniosło, gdzieś go licho niesie. Łaźnik, rosyjski bannik, w ludowej mitologii rosyjskiej patron kąpieli i pan łaźni o wyglądzie małego człowieczka z długimi, ciemnymi i zmierzwionymi włosami na dużej głowie. Łaźnik miał także ostre zęby, długi nos i nienaturalnie długie kończyny. Łaźniki były nieco złośliwymi demonami. Potrafiły tworzyć kłęby gorącej pary, którymi parzyły upatrzone ofiary. Mogły też teleportować korzystającego z łaźni nad najbliższą rzekę i tam utopić, bądź zostawić na pastwę wodnika. Aby ochronić się przed nimi, nad drzwiami do łaźni wieszano podkowę, a na noc zostawiano trochę wody, by go uszczęśliwić. Pomocne też były żelazne talizmany. Łaźnik, łaźnicy, w okresie wczesnego średniowiecza grupa książęcej ludności służebnej, która zajmowała się obsługą łaźni monarchy. Świadectwem ich istnienia są nazwy typu łaźniki, którą nosi kilka osad w Polsce, położonych w sąsiedztwie starych grodów. Majmuny, majmuny, dziwożony, istoty z mitologii słowiańskiej. Mieszkały w lasach i były porośnięte rudym włosiem na całym ciele. Ich pierwotna funkcja to matczyny aspekt dziewanny, opiekowały się dziećmi zwierząt, zwłaszcza leśnych, a także dziećmi ludzkimi. W
czasach chrześcijańskich zdegradowane do postaci demonów, co tłumaczy relacja o mamunach szkodzących położnicom i ich świeżonarodzonym dzieciom przez zsyłanie nagłej gorączki i chorób. Podobno miały też w miejsce dziecka podkładać bliźniaczo podobne niemowlę, będące jednak dzieckiem czarownicy i demona. Niemowlę takie po wyrośnięciu stawało się zwykle złoczyńcą, w dzieciństwie zaś charakteryzowało się wielką złośliwością i paskudnym charakterem. Na przykład wyjadało wszystko z garnków, oddawało mocz do mleka, by skwaśniało, i tym podobne mamuny szkodziły nawet przyszłym matkom, to znaczy kobietom w ciąży, przez zsyłanie im koszmarnych snów, opuchlizny na nogach oraz zmuszanie do wymiotów. Istniały sposoby przeciwdziałania ich zakusom. Należało mieć przy sobie coś metalowego i ostrego. W czasie porodu należało zwiększyć wielkość amuletu i pod łóżko wkładało się duży nóż lub nawet lemierz. Dzieciom zaś należało przywiązać do ręki coś czerwonego. Skutecznie chroniło to przed podmianą. Mamuny potrafiły też zabrać dopiero co urodzonemu dziecku cień, co sprawiało, że dziecko wyrastało na idiotę lub szaleńca. Mara zwana też zmorą, stąd powiedzenie sen, Mara, Bóg wiara, w słowiańskiej mitologii dusza człowieka, który zmarł nagłą śmiercią bez rozgrzeszenia, zwykle Mara, ale też złośliwa dusza żyjącej osoby, która, korzystając ze snu właściciela, opuszczała jego ciało i zażywała rozrywki Mara lub zmora. Dana osoba mogła nawet nie wiedzieć, że jej sen uwalniał zmory, por. Angielski Nightmare. Zmorami często bywała siódma córka danego małżeństwa, ale zmorowatość dotykać też mogła osoby mające zrośnięte nad oczyma brwi lub różnokolorowe oczy. Istnieją wierzenia, m.in. w centralnej Polsce, że na przykład zmorą zostaje po śmierci osoba, przy której, na łożu śmierci, według innych wariantów, w czasie chrztu, ktoś odmawiając pozdrowienie anielskie, przejęzyczył się i powiedział, zmoraś Mario zamiast, zdrowaś Mario. Zmora lubiła się w nocy sadowić na piersiach śpiącej osoby, zwłaszcza kobiety, i powoli pozbawiać ją tchu. Umiała też zmieniać się w rozmaite zwierzęta, kota, kunę, żabę, mysza, także w przedmioty martwe, jak słomka czy igła. Jeśli zatem Słowianin budził się rankiem z uczuciem, że coś go całą noc gniotło w piersiach, często obwiniał za to właśnie zmorę. Między innymi w centralnej Polsce, wierzy się do tej pory, że gdy zmora dusi człowieka w nocy, a ten obudzi się nagle, to zmora, aby się skryć, błyskawicznie zamienia się właśnie w drobny przedmiot, źdźbło, paproch, piórko, włos i tym podobne, który osoba nawiedzona może odnaleźć na swej piersi lub obok. Mit ten ma zapewne swoje źródło w zjawisku. Skuteczną metodą ochrony przed zmorą była zmiana pozycji snu. Należało położyć się w łóżku odwrotnie, z głową w nogach łoża. Dodatkowo można było spać ze skrzyżowanymi nogami. Człowiek, który obudził się w nocy i ujrzał dławiącą go zmorę, mógł obiecać jej sera. Karą za niedotrzymanie obietnicy była śmierć z rąk rozwścieczonej niesławnością Mary. Był to demon dość naprzykrzający się, ale łatwy do okpienia i zasadniczo nieszkodliwy. Szczególną odmianą zmory był inkub i sukkub, czyli demon objawiający się pod postacią mężczyzny lub kobiety i kochający się ze swą ofiarą, czasem za jej zgodą, czasem bez, czasem na jawie, czasem, częściej, we śnie. Jeśli jakaś dziewka w czasie snu stękała i miotała się po łóżku, to niewątpliwie właśnie jakiś demon się z nią zabawiał. Wskazane było ją szybko zbudzić, bo inaczej mogło się to skończyć ciążą i to wcale nie wyśnioną, tylko jak najbardziej rzeczywistą. Matołek powodował u złych ludzi nietrafne wyobrażenia i przewidzenia, wiodąc ich do samounicestwienia. Owinnik, zwany również gumiennikiem, demon słowiański wywodzący się z terenów Rusi. Miały postać małych dziadków mieszkających w kącie stodoły. Pod postacią czarnego kota niszczył zbiory. Aby go uspokoić,
należało złożyć mu ofiarę z pierwszych ziaren nowego zbioru. Ogniki, zwane także świecnikami, świczkami bądź świetlikami bagiennymi, w mitologii słowiańskiej były to małe demony, które rozpalały migoczące światełka koloru żółtego bądź niebieskiego, najczęściej pojawiające się nocą ponad bagnami i moczarami, rzadziej na polach. Migotaniem sowich światełek mamiły one ludzi przechodzących przez takie właśnie tereny, tak, że gubili oni drogę i mogli błąkać się w jej poszukiwaniu przez całą noc, mogły go nawet uśmiercić. Jednakże zdarzało się również, że ogniki litowały się nad zagubionym człowiekiem i wskazywały mu właściwy kierunek. Podobno kiedy podróżnemu udało się schwytać takiego właśnie ognika, jednak zdarzało się to bardzo rzadko, dlatego też nie wiemy, jak wyglądał ów demon. Mógł on w zamian za wypuszczenie spełnić jakieś jego życzenie, a kiedy ogniki zapalały swoje światełka, w pobliżu działy się przedziwne rzeczy. Według różnych opowieści, ogniki zapalały światła tylko wtedy, kiedy w pobliżu był jakiś groźniejszy demon, taki jak na przykład bies. Słowianie wierzyli, że ognikami stawali się po śmierci dusze ludzi okrutnych, obojętnych na krzywdę ludzką, złych i nieuczciwych. Poprzez swoje mamienie ludzi odpokutowywały one za krzywdy wyrządzone innym ludziom za życia. Dzisiaj zjawisko zapalania się światełek ogników na bagnach tłumaczy się występowaniem samozapłonu fosforowodoru pH3. Polewiki, nazywane też polewojami, są demonami polnymi, polującymi na ptaki oraz doglądającymi i chroniącymi zboża, w którym mieszkają. Mają około metra wzrostu i czarną, ziemistą skórę. W miejsce włosów, brody i wąsów wyrastają im kłosy zbóż i trawy. Ubrane są zaś w prostą białą tunikę, takież spodnie i słomiane buty. W południe i o zachodzie słońca wychodzą na miedzę, gdzie najczęściej trafiają na ludzi. Spotkanie z polewikiem nie należy do przyjemnych, śpiących pod dusza albo depcze, włóczęgów zaś wodzi na manowce. Biada pijanym, którzy się na niego napatoczą, gdyż łatwo mogą przypłacić to życiem. Gdyby ktoś chciał uniknąć takiego spotkania, może umieścić na miedzy niezdolnego do piania koguta oraz dwa jajka, w ten sposób zniechęci polewika do opuszczania zboża, ale też czyniąc to zbyt często, niechybnie narazi się na jego gniew. Z początkiem żniw zaczyna się dla polewika ciężki okres. Całymi dniami umyka przed ostrzami sierpów, aby w końcu ukryć się w ostatnim zebranym snopku. Rozsądni ludzie traktują więc ostatni zebrany z pola snop z szacunkiem, a nierzadko wśród śpiewu i z pełnymi honorami wnoszą do osady, gdzie zostawiają na całą zimę w kącie stodoły aż do kolejnych zasiewów, dając w ten sposób polewikowi możliwość przetrwania do następnej wiosny. Pokusa był jedynym dytkiem kuszącym do złego. Czynił to jednak tylko ludziom niegodnym, by się zatracili w złu niczym komary w ogniu. Planetnik, inne nazwy, chmurnik, obłocznik, postać zwierzeń Polan i południowych Słowian, życzliwy duch powietrzny. Wierzono, że planetnik opiekuje się chmurami, zsyła deszcz i grad, napełnia wodami rzeki, ciska pioruny. Planetnikami zostawały dusze zmarłych nagłą śmiercią i samobójców, głównie wisielców i topielców. Przychylność planetników można było zdobyć, rzucając mąkę na wiatr lub do ognia. Planetnicy często przyjmowali formę ludzką. Południca, przypołudnica, żytnia, rżana baba, baba o żelaznych zębach. Według wierzeń słowiańskich złośliwy i morderczy demon polujący na tych, którzy niebacznie w samo południe przebywali w polu. Zabijał dorosłych, na przykład kosiarzy czy oraczy pracujących w pełnym słońcu, oraz porywał dzieci bawiące się na skraju pola. Niekiedy zadowalał się tylko pozbawieniem ofiary na jakiś czas przytomności lub zesłaniem potężnego bólu głowy. Przedstawiano go pod postacią odzianej na biało kobiety o surowej bladej twarzy. Jeśli w bezwietrzny dzień łany zboża nagle zaczynały falować, to było jasne, że południca jest tuż, tuż.
Szczególnie lubiła przebywać wśród łanów Ubinu. Nie było przeciw niej obrony, należało po prostu w okolicy południa unikać przebywania na polu, a już szczególnie drzemki na polu. Śpiący był bowiem szczególnie pożądaną ofiarą. Południca nie lubiła cienia, więc dobrze było przesiedzieć południe w cieniu drzew, tam demon nie miał dostępu. Poroniec to w mitologii słowiańskiej pomniejszy złośliwy stwórz groźny szczególnie dla kobiet. Młode brzemienne kobiety były nocą lub w lesie straszone przez porońca i jeśli tylko poddały się lękom zaczęły uciekać, to stwórz próbował zabrać im nienarodzone dziecko, którego ciałem żywił się. Porońcem stawało się najczęściej dziecko urodzone martwe, niepochowane zgodnie z obyczajem, lub zgodnie z nazwą sporonienia ciąży. Przehera zarażał zarozumialców chorobą mędrkowania, czyniąc z nich głupio mądrych. Raruk, w mitologii Słowian był to święty sokół przyboczny Swaroga, między innymi pod którego postacią Bóg ten mógł się objawiać. Strażnik w raju oraz prawi, czyli krainy bogów, zobacz, drzewo świata. Wierzono, że Raruk posiadał ognisty wzrok, który potrafił zmienić ludzi w dziwolągów i cudaków, a nawet zabić. Ślad tej wiary zachował się nawet w polskim porzekadle patrzeć na coś, jak na Raroga, patrzeć na kogoś jak na dziwne zjawisko, z pewnym uprzedzeniem, niechętnie. Potrafił zmieniać rozmiary na tyle, że mieścił się w kieszeni. W Rosji ptak ten przetrwał w mitach oraz baśniach jako żar ptak. Rogalec podsycał i wzmacniał wiarę w niepoważne zabobony, przesądy i gusłał tych, którzy nie chcieli wierzyć w słowiańskie bogi. Rokita, imię jednego z diabłów, występującego w polskich podaniach ludowych. Rokita był bardzo hojnym rozbójnikiem w Domaradzu. Mieszkał na górze chyb z innymi zbójnikami. Okradał kupców przyjeżdżających do Domaradza, skradzionymi łupami obdarowywał chłopów. Według innej wersji legendy Rokita, zwany inaczej Rokietnikiem, był złą duszą zamieszkującą bagna, stąd jego nazwa pochodząca od mchu często występującego w środkowoeuropejskich lasach i nad bagnami, i topiącą tych, którzy wdarli się na teren jego siedliszcza. Rusałki, zwane też boginkami, to mitologii słowiańskiej pomniejsze boginie wody, porównywane do wodnych nimf greckich. Mieszkały w rzekach i jeziorach. Miały długie włosy, nosiły wieńce z kwiatów i powłóczyste białe szaty, ale też często preferowały absolutną nagość. Najczęściej milczały, ale potrafiły pięknie śpiewać. Wychodziły z wody w nocy, aby tańczyć w świetle księżyca. Ich świętym drzewem był jawor. Ich święto było na początku maja, tak zwany tydzień rusałek. Wychodziły wtedy z wody w dzień i siadywały na jaworowych gałęziach. Ludzie świętowali wtedy odpoczynkiem od pracy i pływaniem. Był to pierwszy czas w roku, kiedy można i wolno było się kąpać. Rusałki potrafiły ukarać za nieposłuszeństwo kobiety, które pracowały w tym czasie. Rusałką mogła stać się kobieta, która jeszcze się w nikim nie zdążyła zakochać. Jeśli w nocy natknęła się na korowód rusałek, zostawała jedną z nich. Nie mogła wrócić potem do domu, tylko przyglądała się z daleka swemu obejściu. Następnego ranka jej rodzina znajdowała porzucony wianek koło domu. Rusałki bywały niebezpieczne dla mężczyzn, których wabiły pięknym śpiewem. Mężczyzna zwabiony przez rusałki tonął w wodzie albo zostawał zatańczony na śmierć. Rzędzicha budził tęsknotę rządzenia u ludzi tego niegodnych, co ostatecznie kończyło się totalnym ośmieszeniem. Jak zapowtórzy dotykał on także niewiasty, mężowskiej władzy w domu chciwe, które z tego powodu nazywano rzędzichami. Skarbnik albo karzełek, w mitologii słowiańskiej duch zamieszkujący podziemia, strzegący skarbów znajdujących się w ziemi w postaci cennych minerałów i kruszców. Zazwyczaj przychylny ludziom uczciwym i prawym, jednocześnie jednak bezlitosny dla skąpców i pazernych cwaniaków. Skarbnik jest częstą postacią opowiadań mówionych i pisanych gwarą śląską. Według opowiadań skarbnik miał żyć w kopalni,
W swoich działaniach kierował się oceną pracy i charakteru górnika. Ludzi pracowitych i uczciwych miał wynagradzać. Leniwych lub skąpych karał śmiercią lub pobiciem za wrzucanie przez osoby z powierzchni kamieni do szybu. Karał również za nieprzestrzeganie łamanie pewnych zakazów, gwizdania, przeklinania i spania na dole. Skarbnik nie tolerował również, wtedy gdy do pracy używano zwierząt, głównie koni, znęcania się nad nimi. Skrzat, duchy domowe, krasnoludek, to według wierzeń ludowych, powszechnych jeszcze 100 lat temu, istoty nadprzyrodzone zamieszkujące w każdym domu. Wiara ta miała swe korzenie w kulcie przodków, którzy nawet po śmierci pozostawali blisko swoich siedzib, grzebano ich w otoczeniu domu lub nawet pod podłogą izby. Duchy domowe dzielono na dwie kategorie, przyjazne i niebezpieczne. Rola niektórych z nich nie była do końca jednoznaczna, dobrym ludziom pomagały, natomiast sprawiały kłopoty złym. Zwłaszcza celowały w tym, najbardziej rozpowszechnione spośród istot nadprzyrodzonych, różnego rodzaju skrzaty i krasnoludki, spotykane we wszystkich kulturach narodów europejskich. Dobre duchy nazywane były różnie w zależności od regionu, na Warmii i Mazurach były to koboldy zwane też kłobkami, na Pomorzu karzełki i skrzaty, w Wielkopolsce smoki, na terenie Mazowsza, latawce, w Kaliskiem, płonki, a na ziemi rzeszowskiej, żmije. Domowy duszek opiekuńczy zamieszkiwał kąt za łóżkiem, za piecem, szczelinę pod progiem. Zwłaszcza lubił gnieździć się między piecem a ścianą, gdzie było przytulnie i ciepło. Toteż domownicy starali się pozostawiać te miejsca w spokoju. Ale były i takie istoty, które wolały opustoszały strych, pustą beczkę czy stajenny żłób. Wszędzie w podobny sposób wyobrażano sobie duszka, niewielki, podobny do człowieka, najczęściej brodaty, nosił czerwoną lub szarą kapotę i takąż samą czapeczkę. Na noc pozostawiano duszkom jedzenie w małych miseczkach. Szczególnie w czasie świąt gospodarze starali się być dla nich hojni. Ulubionym pożywieniem skrzatów było mleko, miód oraz ser, chociaż wśród mazurskich kłobuków za największy przysmak uchodziły kluski. W rewanż u duszki opiekowały się dziećmi, zamiatały izbę, a w niektórych regionach, szły do pracy w polu i zajmowały się obrządkiem bydła. Złe, albo niezadowolone, duchy domowe były bardzo kłopotliwe, prześladowały zwierzęta, koniom na przykład zaplatając z grzyw warkoczyki. Dlatego na przykład w Rzeszowskiem wplatano w nieświęconą kredę i czerwone gałganki. Najgorsze były demony. Wśród nich, strzygi, gniotki, gnieciuchy, birze i nocnice. Domownicy zabezpieczali się przed nimi rytualnymi obrządkami, stosowali zaklęcia, zamawiania, odczyniania, zawieszali w specjalnych miejscach różnego rodzaju amulety. Pomagała też zwykła modlitwa. A w zakamarkach na strychu, w mrocznej sieni pomieszkiwały uboża, duszki niedoli. Szukały miejsc w opróżnionych beczkach, pośród koszy i skrzyni na zboże, pod sufitu, między stronkami fasoli, czosnku i suszonych ziół. Smułka rozkochiwał rozpustnych młodzieńców w starych kobietach, więc lubiły go panny w podeszłym wieku. Sobierat rozwijał najpierw w duszy niegodziwego człowieka samo uwielbienie i sopkowstwo, a potem pokazywał mu własne zadufanie. Strzyga lub męski odpowiednik strzygoń to demon zwierzeń prasłowiańskich. Był to stwór podobny nieco do wąpierza. Byli to ludzie, którzy urodzili się z dwiema duszami, dwoma sercami i podwójnym szeregiem zębów, z czego ten drugi był słabo zauważalny. Gdy już rozpoznano strzygę za pierwszego życia, przepędzano ją z ludzkich siedzib. Strzygi ginęły zazwyczaj w młodym wieku. Gdy jednak jedna dusza odchodzi, druga żyje dalej i aby przetrwać musi polować. Strzyga wysysała krew, wyżerała wnętrzności i latała pod postacią sowy po nocach. Zazwyczaj poza polowaniem chodziło o zemstę za krzywdy wyrządzone podczas pierwszego żywota.
strzygi potrafiły zadowolić się przez jakiś czas także krwią zwierząt. Podobnie jak inne stwory tego typu, strzygę należało trwale unieruchomić poprzez spalenie lub powbijanie gwoździ albo pali w różne części ciała. Szumrak wzmagał pychę i warcholstwo. Światła. W mitologii słowiańskiej demony w postaci unoszących się nad ziemią świetlnych kul. Neutralne lub szkodliwe wobec ludzi. Uboże, postać zwierzeń starożytnych Słowian, duch domowy, współczesny skrzat. 1. Upiór, wampierz, według słowiańskich wierzeń, wampir powstawał z niepogrzebanych, niespalonych, zwłok, stąd jego silne związki z własną rodziną, jej dręczenie, jeśli nie dopełniła obowiązku wobec zmarłego, oraz stosunki mężczyzn-wampirów, zmarłych daleko od domu, zaginionych i powracających, z własnymi żonami. Jego dzieci mają dar rozpoznawania wampirów i ich niszczenia. Wiara w wampiry musiała nasilić się po przyjęciu chrześcijaństwa i zarzuceniu ciałopalenia. Znaczne jej upowszechnienie oraz znajomość sposobów ich zwalczania sugeruje, że słowiański wampir musiał mieć swój odpowiednik w innych kulturach. Niewykluczone, iż jedną z dróg rozprzestrzenienia się wampiryzmu były opowieści słowiańskich mamek, opiekujących się, we wczesnym średniowieczu, zachodnioeuropejską dziatwą. Eksport ludzkiego towaru na zachód był wówczas na Słowiańszczyźnie najbardziej dochodowym interesem. Stąd zaskakujący w średniowiecznej Anglii zachodniosłowiański Czernebok/Zernebok. Teoretycznie rekonstruowane P.N.P.R.S. nie jest potwierdzone w żadnym innym języku indoeuropejskim. Prawdopodobne jest starosłowiańskie Umper, które dało północno-zachodniosłowiańskie, wczesne staropolskie, V.U.M.P.R., tułą nosowe A, stąd staropolski wąpierz i, za pośrednictwem niemieckim, zachodnioeuropejski wampir. Z formy starosłowiańskiej powstało wschodniosłowiańskie upir, rosyjski upyr, podobnie jak staropolskie, upir i upior. Rdzeń, pir, z, per, prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z cząstką, per, z, pyr, w słowie nie to pesz. Także tłumaczenie przez Bricknera staropolskiego wąpierz jako wsypa do poduszki nie jest właściwe. Interesująca jest hipoteza rekonstruująca źródłowe prasłowo jako ampyr, san pur, dosłownie niespalony, z, pyr/pur obecnym np. w greckim pyros, czy staroangielskim fyr równe współczesne angielskie fire. Współczesna forma słowa wampir jest późną pożyczką z zachodu. Najnowszą i najpełniejszą pracą o etymologii wyrazu wampir wąpierz upiór jest syntetyczne studium PT. Wampir na rozdrożach. Etymologia wyrazu upiór, wampir w językach słowiańskich. Autor po krytycznym rozbiorze wszystkich dotąd proponowanych etymologii i rekonstrukcji wyrazu wampir upiór wąpierz opowiada się za proponowanym już i wcześniej, aczkolwiek w nieco innej formie, pochodzeniem tureckim tego wyrazu, zaznaczając, że z rzadka tylko wspominana kwestia etymologii ostatecznie chińskiej nie ma wprawdzie większych szans na utrwalenie się w nauce, tym niemniej zupełnie nie do wykluczenia jest możliwość, iż sama idea wampiryzmu ostatecznie wywodzi się z kultury chińskiej, skąd przeniknęła do Słowian za pośrednictwem ludów tureckiej rodziny językowej. Miało to być związane z leczeniem chorób krwi za pomocą podawania chorym krwi bydła, skąd później rodziły się obawy, iż niektórzy zabijali ludzi, by pić ich krew. Cechy wampira posiadają zapożyczona z południa strzyga i łac. Striga, czarownica, wiedźma, strix, strigis, cowa, choć bardziej zbliżają się one do duchów zmarłych gwałtowną śmiercią, występujących pod postacią dzikich ptaków. Często występują w wielu odmianach. W dylogii poza zwykłymi wampirami występują wampir wyższy. W sadze o Wiedźminie wylicza się wampir wyższy, alb, katakan, mula, bruksa, nosferat, fleder. Ekimma. W Ani słowa prawdy, wampir czarny, kostropaty, wampir brunatny, krwiopijca, wymarły wampir siny, królewski,
i niezwykle rzadki wampir cesarski. W Mrocznej Wieży, wampiry pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii. 2. Upiór, także wampierz, martwiec, wieszczy, wupi. Według wierzeń starożytnych Słowian zmarły żywiący się krwią ludzką, niekiedy także zwierzęcą. Zmarły mógł się przeistoczyć w wampirza z różnych przyczyn. Stawali się wampirzami ludzie, których za życia ktoś przeklął. Zmarli śmiercią gwałtowną, ci, których zwłoki sprofanowano. Przy czym ciekawym jest, że aby zabić wampirza należy właśnie dokonać profanacji jego zwłok. Zmarli, nad którymi przeskoczyło zwierzę, samobójcy i wiedźmy. W niektórych regionach wierzono także, iż potencjalnymi wampirzami są ludzie rudzi, leworęczni, posiadający jedną zrośniętą brew, lub wyposażeni w podwójny komplet zębów. Brak stężenia pośmiertnego i rumiana twarz były znakiem, iż zmarły może przeistoczyć się w wampirza. Objawami działania wampirza miały być coraz większe osłabienie, bladość i pot na czole po obudzeniu oraz koszmarne sny i stałe uczucie wielkiego zmęczenia. Wampirze nie lubią czosnku i cebuli, stąd dobrze jest mieć w domu nieco tych warzyw. Wskazane jest ich spożywanie. Wampirza można też skutecznie odstraszyć, wbijając nóż w jego cień. Demony te mogą przybierać też postać nietoperzy i innych zwierząt. Wampirzy w swym demonim wcieleniu są wrażliwe na srebro, które je odstrasza, ale nie unicestwia. Wampirza można zabić, przebijając jego serce drewnianym kołkiem, najlepiej osinowym, albowiem osika w wierzeniach Słowian miała moc odpędzania złych duchów. Podobne moce przypisywano gdzieniegdzie szakłakowi. Inną skuteczną metodą było obcięcie wampirzowi głowy i ułożenie jej między jego nogami. Dla pewności można było wepchnąć nieboszczykowi w usta główkę czosnku lub kawałek żelaza, albo też włożyć do trumny pędę dzikiej róży, głogu czy tarniny. Aby zapobiec przemianie nieboszczyka w wampirza, wkładano do trumny kawał żelaza, układano również zwłoki twarzą do dołu. Słowiański wampirz trafił do kultury angielskiej pod nazwą vampire, spopularyzowaną przez powieść Brama Stokera Dracula z 1897 roku, ukazującą diaboliczną działalność hrabiego Draculi, rodem z Transylwanii. Wraz z kulturą masową powrócił do nas jako wampir. Utopiec, topielice, topce, topielce, w mitologii słowiańskiej demony wodne lęgnące się z dusz niektórych topielców, zazwyczaj ludzi, którzy popełnili samobójstwo wskutek utonięcia. Dusze te zwykle zachowywały postać, jaką miały w momencie śmierci, ale można je było łatwo poznać po nienaturalnie dużej lub małej głowie, cienkich, wręcz pajęczych, nogach, takoż zielonych włosach. Niekiedy utopiec był dodatkowo napuchnięty jak bania. Zawsze odznacza się natomiast wilgotnym ubraniem, z którego sączą się strumyki wody. W przeciwieństwie do wodnika, utopiec zawsze stara się szkodzić ludziom. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się głównie topieniem nieostrożnych pływaków. Bardzo nie lubi, gdy ktoś przeszkadza mu w tym zajęciu, więc często zdarza się, że topi nie tylko tego, kogo chciał, ale i tego, kto rusza tonącemu z pomocą. Zasadniczo przed utopcami nie było skutecznej obrony, więc najlepiej jest nie wchodzić im w drogę. W tym rozumieniu nie należy mylić utopca z wodnikiem, demonem opiekuńczym dużych i małych śródlądowych zbiorników wodnych, choć sam termin w późniejszym folklorze, głównie śląskim, często stosowany był zamiennie. Warchoł namawiał do kłótni, które kończyły się bójką. Wi, jeden z dwóch znanych z imienia smoków z mitologii słowiańskiej. Ze względu na fragmentaryczność przekazów możliwe jest jedynie schematyczne odtworzenie tej postaci. Wi zamieszkiwał podziemia, prawdopodobnie będąc sługą Czarnoboga lub Nii i dowódcą piekielnych armii. Wi podobno prawie cały czas spał. Jego wzrok miał zabijać, a powieki były tak ciężkie, że pomniejsze demony musiały je stale podtrzymywać widłami. Wi miał gromadzić armię ciemności do ostatecznego uderzenia.
W przekazach znajdują się także ślady mitu o walce Peruna z samym Wiem i z jego armią. Wilkołak, w wielu mitologiach, m.in. słowiańskiej i germańskiej, i legendach człowiek, który potrafił się przekształcić w wilka, był wtedy groźny dla innych ludzi i zwierząt domowych, gdyż atakował je w morderczym szale. Wierzono, że wilkołakiem można stać się za sprawą rzuconego uroku, po ukąszeniu przez innego wilkołaka. Przeistoczenie w wilka było również możliwe dzięki natarciu się specjalną maścią albo włożenie na się zaczarowanego pasa czy zwierzęcej skóry. Wiły, południowosłowiański i ruski odpowiednik przypołudnic. Wiły zamieszkiwały las, góry, a także rzeki i jeziora. Potrafiły dosiadać obłoków i przesuwać je spojrzeniem. Zazwyczaj zjawiały się w gromadach, mogły przybrać postać pięknych dziewcząt, nagich lub kuso odzianych, ale także koni, łabędzi, sokołów lub wilków. Czasami zmieniały się też w wiry powietrzne. Wobec ludzi wiły były nader kapryśne. Zdarzało się, że pomagały młodym mężczyznom zawrzeć małżeństwo, ostrzegały przed gradobiciem, pomagały potrzebującym rolnikom czy przepowiadały przyszłość, rozgniewane potrafiły jednak same zniszczyć pola, wywołując opady gradu, wichurę albo suszę. Bywało także, że wiły zatańcowywały na śmierć napotkanych mężczyzn, oślepiały ich, lub doprowadzały do szaleństwa, sprowadzając na nich żądze niemożliwe do zaspokojenia. Wodnik, część wodnik, utoplec, utopek w folklorze śląskim, mityczny władca jeziora, stawu, strumienia, rzeki, a nawet kałuży. Wodnik siedział w wodzie i albo puszczał bąbelki, albo topił ludzi. Każdy, kto chciał się wykąpać, musiał mu złożyć jakąś daninę, na przykład czarną kurę albo garść grochu. Demon opiekuńczy dużych i małych śródlądowych akwenów. Zamieszkują we wszelkiego rodzaju rzeczkach, jeziorach, stawach, a nawet w studniach i przydrożnych rowach. Choć jako demon potrafił przybierać rozmaite postacie, najczęściej zwierząt związanych z ciekami wodnymi, ryby, jaszczurki, raki, zazwyczaj widywany jest jako człowieczek wysokości nieco ponad pół metra z rybimi, zabarwionymi na zielone oczami, pomarszczoną twarzą i długimi, rozczochranymi włosami oraz błona pławną między palcami. Ubierają się zazwyczaj na czerwono i w taki sposób, że czasem trudno ich odróżnić od zwykłej, niskiej osoby ludzkiej. Gdziekolwiek zaś staną, zostaje po nich kałuża wody. Wodnik w opowieściach ludowych jawi się jako postać raczej mało sympatyczna, którą łatwo zirytować i rozgniewać lub też czyniącą różne, zazwyczaj złośliwe, psoty. Wiązano go także z utonięciami ludzi, śmiercią, która wynikała z lekkomyślności. Głównie bowiem tylko prowokują nieostrożnych ludzi, rozwieszając po trzcinach kolorowe wstążki lub zaczepiając na wodorostach świecidełka, a tylko w skrajnych przypadkach, w sytuacji szczególnego naruszenia spokoju i naturalnego porządku akwenu, czynią to osobiście, odznaczając się przy tym znaczną, niewspółmierną do swego wzrostu siłą. Jako, że ową siłę czerpią z żywiołu wody, im bardziej oddalą się od zamieszkiwanego przez siebie akwenu, szczególnie gdy nie pada deszcz, tym bardziej ich moc słabnie. Wodniki lubią wygrzewać się na brzegu albo przesiadywać na wszelkiego rodzaju układkach i mostkach. Rzadko kiedy oddalają się jednak dalej od swych zbiorników wodnych. Susza jest dla nich szczególnym zagrożeniem, które doprowadzić może nawet do unicestwienia wodnika na dłuższy czas w postrzeganym przez ludzi świecie. Większość z nich w opowieściach szkodzi ludziom, lecz niektóre mogą pomagać, a wręcz nagrodzić za prawe i szlachetne uczynki. Zadawanie się z tymi demonami zawsze jednak wiąże się z ryzykiem. Bez wyraźnej przyczyny lepiej więc nie zakłócać im spokoju i omijać z daleka, a już w żadnym razie nie próbować wchodzić do wody w ich obecności. Wiara w wodniki była tak silnie zakorzeniona, iż wpisała się nawet w folklor chrześcijański. Według jednej z przypowieści Pan Bóg pozrzucał nieposłuszne anioły z nieba, te,
które wpadły do piekła zostały diabłami, jeśli spadły do lasu, złymi duchami, anioły zrzucone do morza związały się z wodą, popłynęły do stawów i rzek, zostając utopcami.